Grzesznica, odcinek 40. Resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más dio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, paseándome por ti la vida. Gasté 100,000 palabras en el viento y me entregué a cada momento para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, por entender que nunca fuiste mía, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado. Nora! Nora, ¿por qué te fuiste? Dlaczego uciekłaś? Nie chcę, żebyś mnie szukał. Błagam cię, zrozum. Dlaczego mnie tak traktujesz? Jesteś żonaty. Nie mogę... Ależ ma pan wyobraźnię. Podpalić butik? Naoglądał się pan za dużo filmów. Dziwi mnie, że masz weksle, które dopiero co dałem Pilar. Pilar oddała mi je, żebym je przekazała Norze. Tak było. Niemożliwe. Nora mieszkała z Pilar. Nie musiała ci ich oddawać. Kolejkę? Nie muszę się panu tłumaczyć. Wierzy mi pan to dobrze, nie to nie. Isaura! Mnie nie musisz się tłumaczyć, ale policji owszem. Ale la policía sí. Zainteresuje ich, skąd masz weksle. Już mówiłam. Na pewno nie zostawiłaś śladów? Policja jest bardzo dokładna. Jeśli zrobiłaś coś złego, udowodnią ci to. Czy mówię z policją? Nie martw się. Odzyskałem weksle. Nie doniosę na ciebie. Zostawię je panu. Na dowód, że jestem pana przyjaciółką. Widzę, że się rozumiemy. Dotrzymuję słowa. Kiedy dostanę Norę, zapłacę umówioną sumę. Nora. Dlaczego? Nie muszę ci się tłumaczyć. Nora. Wysłuchaj mnie. Wybrałeś swoją drogę, ja pójdę swoją. Trudno, stary. Arturo, soy Estrella. Mówi Estrella. Wcześniej startujemy, wracaj na lotnisko. Znowu się pomyliłam. Jesteś roztargniona, myślisz o czymś innym. Ojciec bardzo przeżyje, kiedy mu powiem, że Arturo jest gotów uznać dziecko, ale się ze mną nie ożeni.
Pues sí, pero pues ya no te preocupes. Zastanów się raczej, jak mu to powiesz. Vas a decir la verdad, porque Pau ya no puede seguir posponiendo ese momento. Aquí vives ahora. ¿Teraz tú mieszkasz? Sí. Nie możesz tu zostać. Tylko na to mnie stać. Możesz zamieszkać u mnie. Zauważyłeś, że pocałowałam cię w obecności Artura? Nie zamieszkam u ciebie i nie będziemy się widywać. Lepiej już sobie idź. Te agradezco lo que hiciste, Leonardo, pero por favor, ya vete. Nie mogę cię tu zostawić. Na litość boską, idź już, zostaw mnie w spokoju. Przestań mnie dręczyć, tak jak wszyscy mężczyźni. Leonardo jest muy bueno, yo... Leonardo jest bardzo dobry. Nie wątpię w jego dobre intencje, ale muszę dotrzymać słowa danego Casildzie. Znałem wiele kobiet, ale nigdy się nie zakochałem. Kiedy spotkałem Norę, nie kocham cię. Potrzebuję twój artykuł o udziale kobiet w polityce. Gotowy już? Zaraz ci go wydrukuję. Co się stało? Nie ma go. Nie do wiary. Odnalazłeś Norę? Tak. Mieszka w jakiejś ruderze. Nie wróci do domu? Nie chce. Dlaczego? Nie chcę o tym mówić. Jestem zmęczony. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. O co chodzi? Jestem w ciąży. Będziemy mieć dziecko. Leonardo? Zostaw go. Dlaczego nic nie powiedział? Zaczekajmy. Na pewno cierpi, bo Nora go odtrąciła. Nie martw się o nią. Nie mogę znaleźć artykułu. Musiałam go niechcący wykasować. Trzeba go odzyskać. Na szczęście mam kopię roboczą. Zaraz ci przyniosę. Pośpiesz się, przed przerwą muszę wysłać do korekty. Spokojnie. Nie do wiary. Casilda nosi moje dziecko. Stajesz się coraz bardziej podobny do ojca. Dużo o tym myślałem. Ojcostwo to ogromna odpowiedzialność. Dziecko to ogromna radość, ale i obowiązki. Wiesz, że nie wykręcę się od odpowiedzialności. Co zaszło z Norą? Widziałem ją w Morelii. Całowała się z Leonardem. A więc zapomniała o tobie? Nie sądzę. Już raz tak było. Nora całowała się, żeby zobaczył ją Diego. Wspominałem ci o tym, pamiętasz? Nie zapomnę tego nieporozumienia. Uważam, że teraz było tak samo. Pocałowała go na mój widok. Nie chce mnie wysłuchać i wykorzystuje Leonarda, żeby mnie zrazić. Mimo to jestem przekonany, że mnie kocha. Będę walczył o swoją miłość. Przyniosłam coś do jedzenia. Dziękuję. Musi się pani dobrze odżywiać.
Czasem nie mam apetytu. Tak źle się czuję, że zapominam o jedzeniu. Nie wolno tak. Muszę panią o coś zapytać. Szukał tu pani pan Arturo? Tak. Ale nie chcę go widzieć. Powinna mu pani wybaczyć. Od razu widać, że panią kocha. Arturo mnie zdradził. Połączył się z inną i ona teraz nosi jego dziecko. Mam mu przebaczyć. Przepraszam, muszę oddać Dianie artykuł. Sam zaniosę. Mogę cię prosić o przysługę? Gdyby Juan Carlos o mnie pytał, powiedz, że wyszłam, bo rano jadę do Morelli. Po co? Odkładałam tę sprawę, ale nadeszła chwila prawdy. Powtórz mu to, a on to zrozumie. Powtórzę. Życz mi szczęścia. Wracaj szybko. Leonardo nie tylko nie kocha mnie, ale także naszego dziecka. Naprawdę to dziecko będzie moje? Jak mogłabym cię oszukać w takiej sprawie? Nie spodziewałem się tego. Zadbam o ciebie i dziecko, które nosisz. Y ese niño que esperas. Gracias, Leonardo. Dziękuję. Nada más no olvidemos una cosa. Pamiętaj o jednym. Yo no te amo. Nie kocham cię. Nunca te mentí. Nigdy cię nie oszukiwałem. Y siempre he sido honesto contigo. Sí, ya sé. Wiem. Przyrzekam, że postaram się być dobrym ojcem. To mi wystarczy. Mam powód, aby żyć. Twoje dziecko. Jutro poszukam pracy. Muszę jakoś zarabiać na życie. Poradzimy sobie. Jak zimno. Nic nie zjadłeś. Nie jestem głodny. To dlatego, że zostaniesz ojcem? To tylko niespodzianka. Martwię się o Norę. Nic jej nie jest. Jak możesz tak twierdzić, skoro mieszka w Ruderze? A co mam zrobić? Gdybym miała dom w Pátzcuaro, to bym ją tam zabrała. Teraz pomagam jej jak mogę. Ja też chcę jej pomóc. Jeśli chcesz dać jej pieniądze, to mogę jej zanieść. Ale lepiej nie. Dlaczego? Nora ich nie przyjmie. Zanieś jej pieniądze. I nie mów, że są ode mnie. Bo ja wiem. Powiedziała, że nie chce mieć nic wspólnego z żadnym mężczyzną. Rozumiem. Biedaczka dużo wycierpiała. Ja też ją rozumiem. Ale nie może teraz żyć w nędzy. Está bien.
Zaniosę jej pieniądze i wymyślę jakąś wymówkę. Robię to tylko dlatego, że nalegasz. Pobrecita Nora. Biedaczce pomoże ta sumka. Szkoda, że nie znasz się na stenografii. Szukamy sekretarki. Umiem pisać na maszynie. Szukamy kogoś z doświadczeniem. Potrzebujemy też recepcjonistki. Taka ładna dziewczyna jak ty byłaby idealna. Tylko inaczej ubrana. Mogłabym się trochę ogarnąć. Inaczej uczesać i umalować. Szkoda, że już wybrali inną. Nie tak ładną jak ty. No jest tan bella como tú. Pero podemos arreglarlo. Możemy to załatwić. No. Nie rozumiem. Sí. Sí me entiendes. Na pewno rozumiesz. Si te portas amable. Bądź miła. Yo puedo hacer que te a postaram się o etat dla ciebie. Ese puesto en el trabajo. Jadę do Morelii. Dobrze, że wyznasz prawdę rodzinie. Nie mogę dłużej zwlekać. Muszę być odważna i stawić czoło sytuacji. Będzie, co ma być. Idź z Bogiem. Spokojnie, zaraz przyjdzie. Dalia! Qué bueno que llega. Dobrze, że pani już jest. Pensé que se había arrepentido. Myślałem, że pani się wycofała. Dígame. Ya estoy aquí. O co chodzi? Quiero que nos cuente con. Proszę nam szczegółowo opowiedzieć o panu Feliksie Palaciosie. Paulina se fue a Morelia. Paulina pojechała do Morelii? Sí. Me preocupa cómo va a reaccionar Silveria. Martwi mnie reakcja Silveria. Pues va a tener que entender. Musi zrozumieć córkę i pomóc jej. Va a tener que apoyarla. Pues sí. Aunque no va a dejar de ser un. Będzie to dla niego cios. Señora, ya aquella fotografía. Ma pani tę fotografię Palaciosa, o której pani mówiła? Todavía la conserva. Co pani pamięta? Powinienem był pojechać z Pauliną. Zdążysz, jeśli polecisz samolotem. Będę ci towarzyszył. Czuję się zobowiązany. Paulina mieszka w moim domu. Nie traćmy czasu. Pomóż mi. Wydaje mi się, że coś ją martwi. Paulina! Hijita! Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Witaj, tatku. Dlaczego nas nie zawiadomiłaś? Przyjechałam, bo musimy porozmawiać o poważnej sprawie. Już się boję. Usiądźcie. Nie wiem, jak to przyjmiecie. Pamiętacie, jak w swoje urodziny musiałam polecieć do Miami? Tam wszystko się zaczęło. Umiesz szyć na maszynie? Tak. Nigdy nie pracowałaś w takiej firmie. Tu najważniejsza jest ilość. Na nic się nie przydasz. Proszę, niech mi pani da szansę. Se lo suplico.
Afortunadamente Arturo se dio cuenta. Na szczęście Arturo mnie uratował. Dzięki niemu schwytano typa, który się do mnie włamał. Qué fortuna que estuviera Arturo ahí. Dobrze, że Arturo tam był. To nie wszystko. Otworzę. Arturo, ¿cómo estás? Witaj. Don Clemente, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué te adelantaste a darles la noticia? No quedamos que... Dlaczego pośpieszyłaś się z nowinami? Mieliśmy powiedzieć to razem. ¿Cuál noticia? Z jakimi nowinami? Paulina nic nam jeszcze nie powiedziała. To dobrze, zdążyliśmy. Wspaniale. Przyjechaliśmy obaj, aby oficjalnie poprosić o rękę Pauliny. Nie rozumiem. Nie sądziłem, że chodzicie ze sobą. To się wydarzyło szybko. Ja też jestem zdumiony. Paulina opowiadała nam właśnie o włamaniu w Miami. Tam wszystko się zaczęło. Od tamtej nocy inaczej na siebie spojrzeliśmy. Zauważyliśmy, że coś nas łączy. Że macie wiele ze sobą wspólnego. Otóż to. Teraz rozumiem. Spostrzegłem, że coś się dzieje z Pauliną. Moja córka się zakochała. Dlaczego nic pan nie powiedział? To była niespodzianka młodych. Nie mogłem ich zdradzić. Właśnie o takim mężu zawsze marzyłem dla Pauliny. Oddaję ci jej rękę. Potrzebuję tej pracy. Niech mi pani da coś na próbę. Ostrzegam, pensje są niskie. Nieważne. Możesz zacząć od razu? Kiedy tylko pani zechce. Zgoda. Dziękuję. Idę kupić ubranka dla mojego dziecka. Co robisz? Stawiam karty. Uczę się powróżyć ci. Bueno, órale. Las tienes que barajar. Musisz 7 razy przełożyć. ¿Cómo se hace? Porque mi madrina. Jak to się robi? Chrzestna nie pozwalała mi grać. Zaraz ci pokażę. To się robi tak. Y luego le haces así. Bueno, pues yo quiero venir. Wznieśmy toast za narzeczonych. Kiedy zamierzacie się pobrać? Jutro. Po co ten pośpiech? Mnie też wydawało się to pochopne, ale na co czekać, skoro młodzi się kochają? Byliśmy już w urzędzie. Często podróżuję. Odkryłem, że Paulina jest kobietą mojego życia i chcemy być ze sobą jak najszybciej. Chyba, że panowie są przeciwni. Przeciwni to nie, ale... Jesteśmy prowincjuszami, wszystko robimy wolniej. W stolicy żyje się w innym tempie. Bierzemy tylko ślub cywilny. Nie chcesz brać ślubu w kościele? Później, kiedy będziemy mieli więcej czasu. Co ty na to? Źle bym o was pomyślał, gdybyśmy się nie znali. Co ty na to? Przyjmujemy waszą decyzję i gratulujemy. Zdrowie. Sprawdzimy twoją przyszłość? Dlaczego zrobiłaś taką minę? Jest tu kobieta, która wtrąca się w twoje życie. Może zniszczyć twoje małżeństwo i przyszłość twojego dziecka. Nora. To ktoś inny. Patrz, to dama Caro. Jest bogata, bo kara oznaczają pieniądze. Bardzo bogata. Jest bardzo piękna i jasnowłosa. Jasnowłosa? Ależ to Gisela Monfort. Nikt inny. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ta kobieta zdobędzie dla mnie zdjęcie Felicia Palaciosa. Wyobrażasz sobie, co to za bomba? Pierwsza klasa. Musimy być bardzo ostrożni. Nie możemy nic napisać bez sprawdzenia. Pracuję nad tym.
Muy bien. Informujcie mnie na bieżąco o postępach śledztwa. Y con mucho cuidado. Gracias. Por supuesto. Oczywiście. Con permiso, señor. Con permiso. Roberto. Señor. ¿Estás seguro que Paulina no... Paulina wyjechała w ważnej sprawie rodzinnej? Nie powiedziała w jakiej? ¿Por qué tenía que irse a Morelia? No, para nada. Nie, ale to nie mogło być nic niedobrego. Estoy seguro que Paulina está bien. Gracias. Dziękuję. Dlaczego przyjechałeś się oświadczyć, nie pytając mnie o zdanie? Kiedy miałem cię zapytać? Wyjechałaś bez uprzedzenia. Ledwie zdążyłem. Musiałam wyjaśnić wszystko rodzinie. Nie mogłem uciec. Przyrzekłem, że ci pomogę i właśnie to robię. Ale ślub. Co będzie z Norą? Wiesz, że ją kocham i będę walczył o jej przebaczenie. Dlaczego do niej nie napiszesz? Bo ja wiem. Arturo, te propongo esto. Jeśli pogodzisz się z Norą, zapomnimy o tym ślubie. Ojciec zrozumie, że nie chciałeś mnie zostawić samej w kłopotach. Pobierzmy się, a po urodzeniu dziecka wystąpię o rozwód. Teraz nie możesz być sama. Zadbam o ciebie. Nie chcę cię wiązać. Dlatego nalegałam na ślub cywilny. Dzwonię z Morelii. Zatrzymam się w hotelu Virreinal. Porozmawiaj z wszystkimi. Oto co musicie zrobić. Piszę do ciebie, bo nie udało mi się namówić cię na rozmowę. Postąpiłem niewybaczalnie. Chciałem być wobec ciebie uczciwy i dlatego wyznałem ci całą prawdę. Błagam cię, wybacz mi. Wierzę, że kiedy przeczytasz ten list, to mi wybaczysz. Kocham cię z całego serca. I nie tracę nadziei, że jeszcze możemy być szczęśliwi. Pośpiesz się. Mówiłam, że tu się liczy ilość. Tak, proszę pani. Proszę pani, proszę pani. Dzień dobry. Pamiętasz, jak powiedziałaś, że gdyby od ciebie to zależało, to byś mi pomogła? Tak, ale co ja mogę zrobić? Pani Nora nie chce z panem rozmawiać. Prawdę mówiąc, to ją rozumiem. Śpieszy mi się. Proszę tylko, żebyś oddała jej list. Wyjaśniam w nim wszystko. Czekam w hotelu Virreinal na wieści. Nie wiem, zaufaj mi. Przysięgam na Boga, że kocham Norę. Oddaj jej ten list. Cena, mija. Kolacja. Dziękuję. Myślałam o Arturze. Zapomnij o nim. Przyrzekłaś to nieboszczce Pilar.
Que en paz descanse. Teraz myśl tylko o dziecku. Ahora solo debes preocuparte por tu hijo. Sí, sí me preocupo. I robię to. Por eso he estado pensando. Czasem myślę, że byłam zbyt dumna i arogancka. Demasiado soberbia. ¿Por qué? Dlaczego? Pues porque no he querido escuchar. Nie chciałam słuchać Artura. Y ahora con mi actitud. Skazałam swoje dziecko na dorastanie bez ojca. Mi hijo a crecer sin su padre. Tal vez debo decirle que. Powinnam mu powiedzieć, że jestem w ciąży. Po co? Arturo powtarza, że nie kocha Pauliny, tylko mnie. Uwielbia cię jako kochankę. Nie jestem tego taka pewna. Pilar przed śmiercią radziła mi, abym go wysłuchała. Jutro do niego pójdę. Może jest jeszcze cień nadziei. Clemente dzwonił do Roque. Ty powiedz. Już mówię. Clemente chce... Czegoś chce. Właściwie chce... Ty powiedz. Chce, abyśmy jutro rano... Wszyscy pojechali do Morelli. Do Morelli? Cisza! Jedziemy do Morelli, aby być świadkami. Będziemy świadkami ślubu Pauliny i Artura. Dał ci list dla pani Nory? Tak, i nie wiem, co zrobić. Ma prawo to przeczytać. Ucieknę, żeby jej zanieść list. Mówiliście o jakimś liście. Co to jest? Niech się pani nie gniewa. Pan Arturo dał mi go i prosił, żebym oddała pani Norze. Radziłem, żeby go oddała. Pani powinna go przeczytać. Masz rację. Oczywiście, że Nora ma prawo dostać ten list. Nie będzie źle, kiedy go oddam? Naturalnie. Zanieś go. Dobrze, tylko później. Teraz mam dużo prasowania. To ja go odniosę. Naprawdę? Umówiłam się z Norą. Ona będzie wiedziała, co zrobić ze swoim życiem. Prawda? Arturo i Paulina biorą ślub, bo ona jest w ciąży. Zjadła ciastko przed obiadem. A ciebie co to obchodzi? Zjadła ciastko? Rodzina Pauliny o niczym nie wie. My też jej nie zdradzimy. Oczywiście, że nie. Clemente chce, byśmy trochę rozweselili uroczystość. Otóż to. Jutro z samego rana jedziemy do Morelli. Nie chcę widzieć ponurych min i słyszeć nieodpowiednich pytań. Czy to jasne? Niestety to niemożliwe, mój drogi Arturze. Nigdy nie pogodzisz się z Norą. Już ja się o to postaram. Jutro z samego rana porozmawiam z tatusiem Pauliny. Dowie się, że zrobiłeś dziecko jego córeczce. Wszyscy przyjechali na twój ślub. Roque, Genaro, Manolo, Covadonga. Jestem ci ogromnie wdzięczny. Nie ma takiej potrzeby. Przyjechali, bo cię kochają. Zanieś to panu Arturowi. Jak pani każe. Wczoraj dałam Norze list i teraz ona przekazuje odpowiedź. Wiesz, gdzie jest ten pan? Mówił, że w hotelu Virreina. Zanieś od razu, tylko się pośpiesz. Zdejmij ten fartuch. Wczoraj nie było źle, zwłaszcza, że to był twój pierwszy dzień.
ale musisz się pośpieszyć. Obiecuję, że będę się śpieszyła. Gdybym mogła zostać dłużej, żeby trochę zarobić. Nie płacimy za nadgodziny. Możesz pracować na dwie zmiany. Bardzo pani dziękuję. Dzień dobry. Coś się pani podoba? Nie wiem, na co się zdecydować. Same cudeńka. Jakie śliczne. Nie dałby pan tego wnusiowi? Jest pani jasnowidząca? Nie powie pan, że któreś z pańskich dzieci... Otóż to. Dziś moja córka Paulina wychodzi za mąż. Już niedługo będę piastował wnuki. Pańska córka bierze ślub z narzeczonym Arturo Sandovalem. To odpowiedź Nory na mój list? Tak, muszę już iść. Co to jest? Chyba odpowiedź na list, który wysłałem Norze. Odpowiedź nie może być wyraźniejsza. Dokąd idziesz? Zostaw go. Będzie walczył do końca. Wszystko stało się tak nagle, że nie mieliśmy czasu na zorganizowanie porządnego wesela. Będziemy świętować w sali hotelu Virreinal. Znam ten hotel. Prześliczny. Tam wezmą ślub? Tak, cywilny. Niech pan pogratuluje córce. Na pewno będzie szczęśliwa. Jeszcze tu przyjdę po zakupy. Dzień dobry. Wiem, że przysłałeś Norze list i że dostałeś odpowiedź. Niech Nora odpowie mi osobiście. Twoje zachcianki są bez znaczenia. Po co szukasz Nory, skoro dziś żenisz się z Pauliną? Odwołam ślub, jeśli Nora mi wybaczy. I wystawisz do wiatru dziewczynę, której zrobiłeś dziecko? Uznam jej i będę się o nie troszczył. Ale kocham tylko Norę. Kochasz ją. Jak miło. Nora ci nie wybaczyła. A miłość do ciebie. Nie chce cię znać. Nie mogła przestać mnie kochać. Ależ mężczyźni są zarozumiali. Oczywiście, że już cię nie kocha. Nawet nie miała ochoty do ciebie napisać. Zapomnij o niej. Ona już zapomniała. Paulina, hijita. Córeńko, ślicznie wyglądasz. Mama patrzy na ciebie z góry i na pewno jest szczęśliwa. To ważny dzień. Opuszczam dom, w którym byłam taka szczęśliwa. Nie płacz, bo i my się rozpłaczemy. Życzę ci szczęścia. Będę szczęśliwa. Naprawdę Gisela chce mi odebrać Leonarda? Po co mam iść z tobą do hotelu Virreinal? Casilda prosiła, żebym zapytała o ceny wynajmu sali.
Chyba dla Leonarda. Teraz mam przerwę obiadową. Zdążysz. Chciałaś rozmawiać z Arturem. Zawsze mieszka w tym hotelu. Może go spotkasz. Proszę. Jesteś zajęty? Owszem. Nie wierzę, że zapomniałeś o mnie. Sytuacja się zmieniła. Może to ja jestem winna. Nie powinnam gniewać się za twój ślub z Casildą. Tęsknię za naszymi nocami namiętności. Pragnę do nich wrócić. Przeklęta! Chcesz mi odebrać męża? Jak śmiesz go dotykać? Powiedzieli mi, że tę salę chce wynająć Casilda. To tutaj. Czy ty, Paulina Almazan, bierzesz sobie za małżonka Artura Sandovala i przyrzekasz wypełniać wynikające z tego obowiązki? Tak. Czy ty, Arturze Sandoval, bierzesz sobie za małżonkę Paulina Almazan i przyrzekasz wypełniać wynikające z tego obowiązki? Tak. Zgodnie z przyznanym mi prawem, ogłaszam was mężem i żoną. Gorzko! Wersja polska na zlecenie TVN, ITI Film Studio. Tekst Małgorzata Samborska. Czytał Radosław Popłonikowski.